Witam wszystkich serdecznie tutaj Wojtek, a ja chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym, żebyście spędzili je w cieple, w gronie rodziny, w gronie najbliższych, żeby spełniły się wasze marzenia, żebyście dostali najwspanialsze prezenty całą górę, żebyście dostawali też odcinki Let's Playów, które najbardziej chcecie, ale przede wszystkim byście byli w tym dniu szczęśliwi i Spędzili ten czas z najbliższymi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego! I cóż, gwiazdka już niedługo. Mam nadzieję, że prezenty się do swoich najbliższych. Ja już tak zrobiłem dla mamy, taty, siostry. Dla każdego mam mały drobiazg, natomiast myślę, że dawanie prezentów jest właśnie w tym dniu najfajniejsze, może nie otrzymywanie, a właśnie mi największą frajdę sprawia dawanie i patrzenie, jak druga osoba cieszy się z tego, co po prostu rozpakowuje, czy z samego faktu, że coś się otrzymało. Od innej osoby. Cóż, nadchodzi też Sylwester. Mam nadzieję, że macie jakieś plany i spędzicie go tak samo w gronie najbliższych lub osób, które są dla Was jakoś szczególnie ważne. Cóż, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, najlepszego i najlepszego. Chciałbym Wam też powiedzieć, że już znacznie lepiej się czuję, dlatego dzisiaj nagrałem dwa odcinki ze Skyrim, a jutro najprawdopodobniej zacznę też przesyłać razem z Trzecią Erą. I chciałbym wam powiedzieć, że dni po e, wigilii, czyli 25, czyli 25, 26, 27 i 28, będzie to maraton Naruto. Tak jest. E, chciałbym zrobić maraton Naruto. Jeśli, jeżeli, jeżeli się uda, to w tydzień skończymy sobie tą grę. E, po prostu był już maraton z trzeciej ery, i chciałbym wam wynagrodzić właśnie brak takich długich odcinków z, z Naruto. W zamian właśnie chciałbym Wam zaproponować maraton tej gry. Co planuję po Naruto? Po Naruto dokończymy na pewno Skyrim'a. Myślę, myślę, że będziemy sobie przesyłać głównie Skyrim'a i Fatal Frame. Gdy odcinki nam się skończą, przeszkowałem jeszcze grę o nazwie WET. Może, będziemy, może w nią zagramy. Nie jestem do końca jeszcze tego pewien, ale chciałbym ją nagrać. Później ewentualnie jakieś inne produkcje. Na razie po po skończeniu trzeciej ery, Total Warry pójdą na chwilkę w odstawkę, tak na jakieś dwa tygodnie może, bo chciałbym po prostu od nich odpocząć od nagrywania te, tego typu gier. Nagrałem teraz bardzo dużo przecież Total Wara, więc na pewno sami to zrozumiecie i dla was pewnie też się przyda jakaś mała odskocznia, bo ciągle przecież oglądać to samo, prawda? E, dzięki wam jeszcze raz za uwagę, za to, że jesteście ze mną, i jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożonarodzeniowych. Hejka!